Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <laughs> papam Nauka Kościoła o grzechu pierworodnym. Katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 24 września 1986 roku. Dzięki poprzednim katechezom w ramach obecnego cyklu mamy przed oczyma z jednej strony analizę pierwszego grzechu w dziejach człowieka, wedle opisu zawartego w Księdze Rodzaju, rozdział 3, równocześnie zaś rozległy obraz tego co objawienie Boże uczy na temat powszechności grzechu i jego charakteru dziedzicznego. To nauczanie stale się odzwierciedla w magisterium Kościoła, również w naszej epoce, poprzez dokumenty Soboru Watykańskiego II, zwłaszcza Konstytucję Gaudium et Spes. Z kolei zaś w posynodalnej adhortacji Reconciliatio et Penitentia z roku 1984. Zapis z Księgi Rodzaju jest tutaj źródłem pierwszorzędnym. Widzimy w nim, jak człowiek, za poduszczeniem złego, gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. Nadużył swej wolności, przeciwstawiając się Bogu i pragnąc osiągnąć swój cel poza nim. I oto otworzyły się oczy obojgu, to jest mężczyźnie i niewieście, i poznali, że są nadzy. A gdy Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go gdzie jesteś, on odpowiedział: Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Ogromnie wiele mówiąca odpowiedź. Człowiek, który przedtem w stanie pierwotnej sprawiedliwości obcował w przyjaźni i w zaufaniu ze Stwórcą, w całej prawdzie swojej duchowo-cielesnej istoty, stworzonej na obraz Boga, obecnie utracił podstawę owej przyjaźni i przymierza. Utracił łaskę uczestnictwa w życiu Boga, dobro należenia do Boga w świętości pierwotnego poddania i synostwa. Grzech natychmiast dał znać o sobie w całym istnieniu i zachowaniu tego pierwszego człowieka, mężczyzny i niewiasty, objawiając się wstydem z powodu popełnionego przewinienia, a w konsekwencji z własnej sytuacji grzeszników, z kolei zaś bojaźnią wobec Boga. Występujące w tym opisie biblijnym połączenie prawdy objawionej z analizą psychologiczną służy wyrażeniu stanu człowieka po upadku. Mówiliśmy już o tym, że pismo święte Starego i Nowego Testamentu zawiera także prawdę o inwazji grzechu w dziejach ludzkości. Grzech stał się powszechnym udziałem człowieka, stał się jego dziedzictwem od łona matki. W grzechu poczęła mnie matka, zawołał psalmista. Szczególnym rzecznikiem tej prawdy stał się święty Paweł. W liście do Rzymian, do którego już odwoływaliśmy się w poprzedniej katechezie, apostoł pisze: Wszyscy są pod panowaniem grzechu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga. Byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew. Wszystko to odnosi się do ludzkiej natury pozostawionej samej sobie bez pomocy łaski. Komentują bibliści, do tej natury, której granice wyznaczył grzech pierwszych rodziców, a więc do sytuacji, w jakiej żyjemy my wszyscy, ich potomkowie i dziedzice. Teksty biblijne, mówiące o powszechności grzechu, o jego charakterze dziedzicznym, związanym z naturą ludzką, tak jak ją człowiek otrzymuje od rodziców już w samym poczęciu w łonie matki, wprowadzają nas w prawdę wiary katolickiej o grzechu pierworodnym. Prawda ta przekazywana w nauczaniu Kościoła od początku stała się przedmiotem wykładu na Synodzie XVI w Kartaginie w 418 roku i w Synodzie w Oręcz w roku 529, głównie przeciw błędom Pelagiusza. Z kolei, zaś w okresie Reformacji, została uroczyście sformułowana na Soborze Trydenckim 1546 roku. Dekret Soboru trydenckiego o grzechu pierworodnym. Wyraża tę prawdę w takiej postaci, w jakiej jest ona przedmiotem wiary i nauczania Kościoła. Odwołując się do tego dekretu, podajemy z kolei jej zasadnicze treści. Nasi pierwsi rodzice, dekret mówi, Primum hominem adam, w raju ziemskim, a więc w stanie pierwotnej sprawiedliwości i szczęśliwości, zgrzeszyli ciężko przekraczając Boże Przykazanie. Przez swój grzech pierwsi rodzice utracili łaskę uświęcającą, utracili więc świętość i sprawiedliwość, w której byli postanowieni od początku, ściągając na siebie gniew Boży. Następstwem tego grzechu stała się śmierć, której my doświadczamy. Należy tu przypomnieć słowa Boga. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Znaczenie tego zakazu zostało wyjaśnione w poprzednich katechezach. W następstwie grzechu szatan zdołał rozciągnąć swe panowanie na człowieka. Dekret trydencki mówi o niewoli pod panowaniem tego, który ma władzę nad śmiercią. Tak więc owo panowanie szatana określone jest jako niewola. Trzeba nam będzie powrócić jeszcze do tego aspektu dramatycznych początków przy analizie elementów alienacji, która stała się następstwem grzechu. Tymczasem zwróćmy uwagę na to, że dekret trydencki odnosi się do grzechu Adama, do grzechu własnego i osobistego pierwszych rodziców, zwanego przez teologów Pecatum originale originans, ale równocześnie daje opis zgubnych następstw grzechu w dziejach człowieka Pecatum originale originatum. Kultura współczesna wysuwa poważne zastrzeżenia przede wszystkim wobec drugiego spośród tych znaczeń grzechu pierworodnego. Nie jest ona w stanie pogodzić się z ideą grzechu dziedzicznego, a więc uzależnionego od decyzji protoplasty, a nie od decyzji danego człowieka. Utrzymuje, że taka koncepcja jest sprzeczna z osobową wizją człowieka i z wymogami, które wypływają z pełnego poszanowania jego podmiotowości. Jednakże nauka Kościoła o Grzechu Pierworodnym może okazać się niezwykle cenna także dla współczesnego człowieka. Odrzucając to, co na ten temat mówi wiara, nie potrafi on wytłumaczyć sobie tajemniczych i dręczących aspektów zła, z którymi styka się na co dzień, i w konsekwencji oscyluje pomiędzy chwilowym i nieodpowiedzialnym optymizmem a radykalnym i rozpaczliwym pesymizmem. W następnej katechezie zastanowimy się nad tym, co na ten jakże ważny dla człowieka i całej ludzkości temat mówi wiara. Katecheza dzisiejsza jest kontynuacją dotychczasowych rozważań na temat początku grzechu w dziejach człowieka i świata. Tym tematem zajmowaliśmy się już w czasie poprzednich kateches, ukazując, jak ten grzech jest wpisany w tajemnicę stworzenia człowieka jako istoty na obraz i podobieństwo Boże, rozumnej i wolnej. Jak ten grzech jest wpisany w dzieje ludzkiej wolności, jest on bowiem zawsze i wszędzie nadużyciem wolności, użyciem złym wolności, użyciem wbrew Stwórcy, wbrew Bogu i wbrew temu porządkowi, który Bóg zamierzył we wszechświecie, w którym człowiek został od początku postawiony jako ten, który ma specjalną troskę i odpowiedzialność za świat widzialny. Ten grzech, który ma taki początek, wedle objawienia w dziejach stworzenia w dziejach człowieka ten grzech jak mówiliśmy poprzednio głęboko się rozprzestrzenił świadczy o tym z jednej strony pismo święte już księga rodzaju i list świętego pawła do rzymian a także nasze nieustanne doświadczenie żyjemy jak gdyby w środowisku grzechu jeżeli z jednej strony żyjemy w środowisku stworzenia wszechświata który jest stworzony przez boga to z drugiej strony żyjemy w środowisku grzechu i to środowisko grzechu towarzyszy człowiekowi, jest wpisane jak gdyby w dzieje indywidualne każdego człowieka od początku. Tu właśnie dotykamy tej sprawy centralnej, którą nauka Kościoła, czerpiąc z objawienia Bożego, wyraża wprawdzie o grzechu pierworodnym. Dzisiaj zaczynamy się zajmować tym konkretnym tematem, który będzie kontynuowany w następnej katechezie. Istota grzechu pierworodnego, tak jak widzimy go już w Księdze Rodzaju, w tym opisie trzeciego zwłaszcza rozdziału, polega na zerwaniu tych więzi, jakie łączyły pierwszego człowieka z Bogiem, Jego Stwórcą. Były to więzy przyjaźni i bezwzględnego zawierzenia. Po przekroczeniu zakazu Boga dotyczącego drzewa wiadomości dobrego i złego, człowiek poczuł się nagle wewnętrznie zagrożony ze strony Boga. Ukrył się pośród drzew rajskich. Ponieważ nagle stwierdził, że jest nagi, przedtem tego jakby nie widział, chociaż widział. Zobaczył to nagle innymi oczyma zobaczył to oczyma właśnie grzechu właśnie porządliwości, która do grzechu prowadzi i którą grzech rodzi. Zobaczył to oczyma wstydu i dlatego się ukrył, ale przyczyną najgłębszą tego ukrycia było zerwanie przyjaźni. I to zerwanie przyjaźni z Bogiem, które datuje się wedle objawienia od początku dziejów człowieka, od pierwszego grzechu, towarzyszy całej ludzkości od początku istnienia każdego człowieka. To właśnie określa się jako grzech pierworodny. Będziemy na ten temat mówić jeszcze szerzej. Dziś tylko naprowadziliśmy główne teksty biblijne, które na to wskazują, to znaczy Księgę Rodzaju oraz list św. Pawła do Rzymian. Zwłaszcza rozdział 5 tego listu jest tutaj tekstem kluczowym. Mowa tam jest o grzechu, który wszedł w dzieje człowieka, a wraz z nim weszła i śmierć. Grzech i śmierć są powiązane ze sobą od początku. Grzech sam jest śmiercią. Jest śmiercią w znaczeniu utraty tej pełni życia, życia Bożego, jakie człowiek miał przez łaskę. I jest równocześnie ten grzech źródłem śmierci fizycznej, która towarzyszy dziejom człowieka od początku, od pierwszego grzechu. Te wszystkie teksty zasługują na bardzo dokładne rozważenie: Księga rodzaju, list św. Pawła do Rzymian oraz nauka Kościoła naprzód wypowiedziana na synodach V i VI wieku w związku z pelagianizmem, a przede wszystkim wypowiedziana w sposób bardzo kompletny i uroczysty na Soborze Trydenckim. Korzystam z tak licznej obecności pielgrzymów z różnych stron Polski, a żeby za waszym pośrednictwem Przekazać moje najserdeczniejsze wyrazy łączności wszystkim, których tutaj reprezentujecie waszym rodzinom, środowiskom pracy, środowiskom kościelnym, parafianom, dekanatom, zakonom, wszystkim rodakom. W szczególny sposób łączę się, jak już wspomniałem ostatnio, z rolnikami, z ludźmi pracy, którzy w ostatnią niedzielę mieli swoją pielgrzymkę na Jasną Górę, przesłali mi telegram z tej pielgrzymki. Oraz z tymi, którzy przygotowują się do rozpoczęcia nowego roku pracy na wyższych uczelniach, z profesorami i studentami wyższych uczelni w Polsce. Mia volontà sua sicuro in cielo ed in terra. Ma nel nostro quotidiano ci danno bisogno e dimmi che noi c'è la vita nostra, ci curare i nostri vittimi e i nostri. et nero sin duca intentaciones, sed libera nos